Szczepionki na COVID-19 są już w Lesznie. Do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dotarło 75 dawek. 25 osób, pracowników szpitalnych oddziałów, poddano szczepieniu. Pierwsza osoba zaszczepiona w Lesznie czuje się dobrze, ma tylko niewielki ból ramienia, a o szczepieniu mówi, to wielka sprawa. Od 1 stycznia seniorzy w wieku od 70 do 75 lat za każdy przejazd autobusem w Lesznie zapłacą złotówkę. Poseł Wiesław Szczepański podsumował rok swojej pracy parlamentarnej. To kadencja inna niż wszystkie, która nawet doświadczonych posłów stawia w niecodziennej sytuacji. Rodziny 20 dorosłych i 5 niepełnosprawnych dzieci z Leszna będą mogły skorzystać z tak zwanej opieki wytchnieniowej. Spółdzielnia socjalna pod skrzydłami dostała na ten cel prawie 500 000 zł rządowej dotacji. Z początkiem roku ruszą konsultacje społeczne dotyczące regulaminu budżetu obywatelskiego. Konsultacje w formie ankiety online ruszą 2 stycznia i potrwają do 1 lutego. Ankietę w formie papierowej można wypełnić w stacji Biznes. 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy został przesunięty na 31 stycznia 2021 roku, ale na koncie orkiestry jest już ponad 1 200 000 zł. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych INGA działa w gminie Śmigiel od 13 lat. Przez ten czas stowarzyszenie zorganizowało wizyty studyjne, akcje charytatywne, wyjazdy edukacyjne, szkolenia wolontariuszy, a przede wszystkim zajęcia pozalekcyjne dla różnych grup wiekowych.